Witam Państwa serdecznie w programie Kowalski i Chojecki odpowiadają. Kornelia Chojecka, ze mną w studio pastor Paweł Chojecki. Witam. I prezes Marian Kowalski. Amen. Zacznijmy od dobrej informacji. O 13 mówiliśmy, że na głównej stronie Onetu pojawiła się notka o naszej petycji do prezydenta Trumpa. A teraz mamy jeszcze lepszą wiadomość, ponieważ środowisko John Birch Society popełniło taki artykuł w swoim magazynie New American. Dokładnie Arthur Thompson, czyli szef tej organizacji, o polskiej historii, a pod koniec tego artykułu jest również o naszej petycji do prezydenta Donalda Trumpa, także ten link do tego artykułu, póki co po angielsku, znajdziecie na Twitterze Pawła Chojeckiego, myślę też, że na Make Poland Great Again, na Facebooku, na Twitterze, i prośba do Was, żebyście rozsyłali to dalej, komentowali, żeby rzeczywiście duży był oddźwięk, no i żeby też nasi hejterzy zobaczyli, że tutaj już Amerykanie się zainteresowali petycją. No tam hejterzy, to tam już nawet nie mamy specjalnych tam apeli pod adresem hejterów, ale pod adresem tych, którzy się mienią naszymi przyjaciółmi. Mówię o Sprawie Polskiej, czyli Gazeta Polska, czyli telewizja Trwam. No, do mediów Karnowskiego już się nie zwracam, tam oni mają w dupie, nie, przecież w polityce, czy coś takiego, bo nie wiem, czy wiecie, że ostatnio lansują towarzysza Brauna i jego teorię maskirowki. Także to Karnowcy to już niech... Ja wiem, co zrobić, żeby być tam zaproszonym. O. Będę głosił teorię, że wszystkich pasażerów samolotu prezydenckiego porwali Marsjanie i tam trzymają. No to jest wtedy poziom... się zainteresują. To jest poziom ruskiej agentury i oni już, że tak powiem, na bezczela lansują to, także do nich nie apeluję, ale jeszcze do Gazety Polskiej, do tego środowiska, czy do telewizji Trwam, no mamy jeszcze jakieś oczekiwania i nadzieje, że to środowisko nie będzie patrzeć właśnie tak sekciarsko, że to nie nasza inicjatywa, no to my nie poprzemy, bo to je i... Towarzysz Wybranowski już właśnie napisał, no to towarzysz, że to Wybranowski, no to w ogóle nie jest nasz poziom, także nie, do niego o nic nie apelujemy. Ale tutaj właśnie ten przykład amerykański, że Amerykanie piszą, zobaczcie, to jest piękny artykuł, na razie tylko go przejrzałem w wersji angielskiej, ale to już jest, wiem, że drugi artykuł Artha Thompsona na temat Polski, przynajmniej drugi, który znam, może jeszcze więcej, także jestem pewien, że naprawdę tam są rzetelne informacje i że Sprawa Polska jest tam z taką wielką troską przedstawiona. Już pierwsze zdanie mówi, że Polska jest chyba najbardziej takim, no, zdradzonym, źle wykorzystanym narodem w tej społeczności państw Zachodu. I tytuł odwołujący się właśnie do naszej petycji powoduje, że konserwatywni Amerykanie, że widać, że konserwatywni Amerykanie, nasi przyjaciele, naprawdę głęboko pochylają się nad losem Polski i z głębi serca piszą te słowa o Polakach, ale jeszcze też dodam podziękowanie do Boga, bo Kornelia tu razem ze mną tu przygotowała taką książkę nie tak dawno, Wielka Przygoda z Biblią, taki 101-dniowy eksperyment, że całą Biblię można, jej główną narrację poznać w tak krótkim czasie. I każdego dnia jest takie miejsce na taką konkretną modlitwę do Boga. To jest ważne, że nie tak, no Boże, żeby nam tam się szczęściło, czy żeby w świecie dobrze było i pokój panował, bo to papież Franciszek może takie modlitwy wam produkować, zawsze się tam spełnił albo nie spełnił, on za to nie odpowiada. Kornelia dzisiaj prosiła Boga konkretnie: Panie Jezu, proszę Cię dziś, daj rozgłos sprawę tej petycji. I dziś o 13 mówiliśmy o Onecie, a o 18 mówimy o mediach amerykańskich. Chwała Bogu. Praise the Lord. Mówią nasi amerykańscy przyjaciele. Że jeśli chcecie sobie zamówić taki eksperyment w naszym sklepiku... I przede wszystkim go zrobić. Zrobić. Sprawdzić Boga żywego, jak działa. Kornelia sprawdza, to dobre dziecko. Ale rzeczywiście można wiele razy się pozytywnie zaskoczyć. Też pamiętajcie o tym artykule z Onetu, żeby tam pisać w komentarzach, bo niestety autorzy nie podali linku do naszej petycji, czyli w sumie najważniejszej sprawy, ale dziękujemy za przynajmniej za powiedzenie o tej petycji, bo niewiele redakcji ma odwagę. Zachowali się tutaj jak dziennikarze. No, jak redaktor się nazywa? Sebastian Białach. Chyba z Lublina nawet pochodzi. Tak, z Lublina. Pozdrawiamy tym razem. Dziękujemy. Przechodzimy do Waszych pytań
i komentarzy. Lidia, czy obcokrajowiec może podpisać tę petycję? No jak nie, jak tak. Ja myślę, że każdy powinien to zrobić. Im więcej będzie podpisów, tym lepiej. Tym bardziej, że to ma taki charakter, no nie taki jak podpisów pod listą wyborczą, prawda, że nam trzeba to rozmaitymi danymi sypnąć. Imię, nazwisko, e-mail. Tylko tyle potrzeba. I potem trzeba potwierdzić jeszcze w mailu, że podpisało się tę petycję. Dostaje się fajny mail z Białego Domu, tam się klika, tak, to ja potwierdzam. Także szczególnie też apel do naszych klubów za oceanem na Wyspach Brytyjskich, żeby przesyłać i zainteresować też zagraniczne media. Kolejne pytanie. Tu jeszcze postaramy się w najbliższym czasie też zainteresować naszych czeskich i węgierskich. Może też jest o to pytanie. Czy nie można poprosić naszych bratanków o podpisywanie i Viktora Orbana? Ależ oczywiście, że można, nawet trzeba, będziemy osobiście prosić tych przyjaciół węgierskich, czeskich, czy z basenu tego Międzymorza o to, ale też was zachęcamy, żeby jeśli macie jakieś kontakty, linki, obserwujecie kogoś na Twitterze czy Facebooku, to żeby też podsyłać tam link petycji smoleńskiej. Czy pan Kowalski przyjedzie kiedyś do Wielkiej Brytanii, do Polaków? Pytanie od Leszka. Ja bym chętnie przyjechał, tylko wiedzą państwo, że atmosfera została wytworzona wokół mojej osoby taka, że ostatni mój przyjazd odwołałem ze względu na to, że właściciele lokali, w których miałem występować, już mieli przykrości różne i nie mogłem ryzykować zawrócenia z lotniska. No, były fałszywe oskarżenia pod moim adresem, chociaż byłem już dwa razy wcześniej, w ostatnim czasie. To by mi utrudniło z kolei podróżowanie za ocean, bo jednak jakiekolwiek cień oskarżeń pod adresem mojej osoby mógłby spowodować, że no, na tamtym odcinku nie mógłbym swobodnie podróżować. W Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z taką sytuacją, że w środowiskach rzekomo patriotycznych i narodowych działają w gruncie rzeczy te lewackie krety, którzy tam zakładają takie byty jednoosobowe, pięknie się nazywające, ale doskonale wiemy, że to są ludzie powiązani z rozmaitymi antyfiarzami tutaj w Polsce. Na tamtym obszarze głupio by było tak się wprost prezentować jako lewackie środowisko, bo Polacy by byli hermetyczni, ale jako przedstawiciele, a to jakiejś redakcji, prawda, patriotycznego tygodnika, a to jakiegoś stowarzyszenia takiego polskiego, które nie ma odpowiednika w Polsce, to już tam można funkcjonować. Ci ludzie dokonują aszczerczych ataków na nas w internecie i oni byli sprawcami tych donosów, oskarżając mnie rzekomo o rasizm, antysemityzm. No mnie o antysemityzm ja się nie dam tak, wiecie, zrobić na szaro z tym antysemityzmem, bo ja poproszę tutaj zaprezentować mi chociażby jedną wypowiedź, która mnie stawia w takim, którą może mi zarzucić, mogą mi zarzucić władze Zjednoczonego Królestwa na tym odcinku. Ja taki głupstw nie robię. Czy widać było to wyłącznie zła wola ludzi, którzy wśród Polaków brytyjskich udają środowiska patriotyczne, co zwykle antyfiarze krajowi. Uważajcie na nich, oni was rozbijają. Dopóki ich głos będzie istotny, no to ja tam nie mam nic do roboty, bo ja tam mogę pojechać i byłem i słuchaj, taki tylko nie chcę narażać właścicieli lokali, żeby mieli przykrości związane na przykład z zamknięciem ich lokalu. Wiesz, co zrobimy? Co? Spróbujemy poszukać jakąś żydowską organizację w Wielkiej Brytanii, żeby cię zaprosiła. Niech lewacy się wtedy posrają. Tutaj też może Iwan Berestenko zadziała. To jest myśl. Jest to myśl. I mamy plan. Ja szczerze wierzę, że im bardziej śmiały plan, tym łatwiej można go zrealizować. Także może wkrótce zobaczycie Mariana Kowalskiego na Wyspach Brytyjskich. To szczególnie, wiecie, co mnie to szczególnie bawi, bo tacy internetowi szczekacze, taki zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich, taki wieprzek tłusty funkcjonuje. A ktoś się napina, mówi, napinaj, bo zawału, synu, dostaniesz. Dbaj o zdrowie. Życzymy dobrze, wiecie. Tak się nazywa od szlachtowania świni jakoś podobnie, nie pamiętam. Świński ryj czy coś. Się pruje jak stare gacie w kroku. Kolejne pytanie, w zasadzie komentarz, Aneta Rępała. Najlepszym sposobem na kontrolowanie opozycji jest bycie jej przywódcą, dlatego Małowiecki jest premierem. Dokładnie tak. Projekt został już zrealizowany po stanie wojennym, gdy wymieniono prawdziwych działaczy związkowych, na kogo trzeba. No dzisiaj w programie
gdy kalendarium prezentowałem, to panu Święcickim powiedziałem, że on przy okrągłym stole reprezentował stronę partyjną, a w Sejmie był już jako przedstawiciel Solidarności. Tylko przeskoczył. Tak, ta analogia do stanu wojennego Solidarności jest bardzo dobra, bo też dokładnie to samo już wtedy komuniści razem z Kościołem Rzymskokatolickim zrealizowali ten plan, że zniszczyli tę prawdziwą Solidarność, a potem pod tą samą nazwą też Solidarność dali już swoich agentów na sztywno, na twardo i teraz Solidarność przejmuje władzę. Co było ciekawe, Solidarność była dwa razy rejestrowana. Raz w 80 roku, a potem w 89. To jest bardzo ciekawe. Tak. I dokładnie teraz przeprowadzono ten sam manewr. Polacy masowo zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, a następnie wyrzucono ten rząd, który wygłosowali Polacy. Widać było po tych prawie 2 latach, że kluczową postacią, najbardziej znienawidzoną, bo najbardziej skuteczną i realizującą najważniejszą misję, taką geopolityczną skończenia z Jałtą i połączenia Polski dwustronnym sojuszem militarnym, politycznym, gospodarczym ze Stanami Zjednoczonymi, czyli minister Antoni Macierewicz, został wywalony, a na to miejsce jakiś bezbarwny człowiek tam się pojawił, którego w ogóle nawet nie widać. Tam jest przezroczysty jak szyba, no. Czy płaski jak płaszczak. No i takiego człowieka dali do wyczyszczenia po ministrze Macierewiczu wszystkiego, co dobrego tam zrobił. No już z tymi patriotami się nie udało, no to jedynie tylko odwleczono praktycznie decyzję o ponad 2 lata w stosunku do tego, co obiecywał minister Macierewicz, także dokonana została taka podmiana. Nazwa, tak jak Solidarność z 80 roku i z 89 roku to była ta sama, a treść, ludzie, idea całkowicie inna. I teraz mieliśmy rząd PiS do zeszłego roku, a teraz mamy rząd Platformy Obywatelskiej. Wspaniały scenariusz dla wrogów Polski. No niestety, zbrodniczy scenariusz dla Polski został na bezczela zrealizowali. Także pozdrawiamy Tarnów. I pytanie od Pawła Mariana. W zasadzie pytanie jest do ministra Ziobry i Jakiego, ale pozwolę sobie przeczytać. Kiedy wreszcie Hanna Gronkiewicz-Waltz trafi do aresztu, bo to co robi woła o pomstę do nieba. Kiedy PiS wreszcie zacznie wsadzać do więzienia aferzystów i złodziei? Jeśli nie wy, zrobi to ruch 11 listopada. Dla mnie taka osoba jak Hanna Gronkiewicz-Waltz, która w zasadzie już została wycofana przez samą Platformę Obywatelską z tego pierwszego szeregu, ona nie bierze nawet udziału w konwencjach tej partii, jest to moment, który, a co najważniejsze, przecież już jest pan Trzaskowski na to stanowisko, czyli Platforma obstalowany jest, tam już nawet nie próbują ryzykować. Jest to obciążająca okoliczność, zwłaszcza te fakty, które ostatnio wypłynęły, że prawda, ten męża pani Gronkiewicz-Waltz, ten kuzyn, który w czasie okupacji był w bliskich relacjach z Niemcami i nawet dostał od nich cynk, jak wybuchało powstanie warszawskie, że spieprzał, bo także to jest jednak obciążająca okoliczność. No wiemy, że pani Gronkiewicz-Waltz, no to nie jej wina, prawda, kto tam był w rodzinie męża, ale proszę zwrócić uwagę, że jest określony klimat, który pokazuje, jakie to są środowiska, jacy to są ludzie i że krzywdzenie zwykłych mieszkańców Warszawy przychodziło im w zasadzie bez mrugnięcia okiem, że to były tylko formalności, że ludzie dobrze usytuowani materialnie i politycznie byli całkowicie bezduszni. To mówię tak, oni łamali prawo. To jest oczywiste i tutaj z tego paragrafu powinni pojechać już dawno, ale że oni dokonywali, byli autorami krzywdy ludzkiej. Krzywdy ludzkiej, to nie zostało napiętnowane przez nikogo. Bo prawo to prawo. Sprytny adwokat to wymiga człowieka ze wszystkiego, ale że nie ma takiego ostracyzmu, że osoby publiczne, jacyś intelektualiści, duchowni nie piętnują czegoś takiego, bo jeżeli Gronkiewicz-Waltz jest po prostu głupia i nie wiedziała, to może powiedzieć, głupia baba, wycofajcie ją, bo szkodziła zwykłym ludziom, ale że jest podła i pozwalała, inicjowała przestępstwo, to tym bardziej, a ja nie słyszę niczego oprócz gadaniny prawniczej. Jest to bardzo złe, bo świadczy o tym, że w polskiej polityce moralność, czyli przyzwoitość, nie obowiązuje.
I wyrok wyrokiem, to ja nie, ona powinna być dawno już za dupę wzięta, bo zanim tam 500 tą kamienicę odzyskają, to ona już tam Gronkiewicz-Walc, to już wszyscy o niej zapomną, ona ma tak sobie po cichutku odejść. Nie wolno. To, że ona nie stawia się przed komisję, państwo polskie nie jest w stanie doprowadzić przed komisję. To jest parlamentarna komisja, to jest najwyższa władza w Polsce, wola narodu. A jakaś wariatka zamieszana w takie wały, mówi, że to sobie nie przyjdzie. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Zobaczcie Stany Zjednoczone. Jak Zuckerberg został przed komisję przeprowadzony, przyszedł i tam już nie był taki hojraczek. I w całych Stanach manifestacje, tam już jakieś manekiny, maski, już go tam prezentują jako takiego wampira, jakiegoś zombie. Społeczeństwo amerykańskie mimo wszystko jest zdrowsze moralnie od polskiego. Mimo wszystko. A mówi się, że to taki zgniły Zachód, tak? Ja bym się chętnie zamienił. Tu warto nałożyć ten konflikt duchowy. Powiedziałeś o duchownych, którzy nie reagują. Przypominamy, że pani Gronkiewicz-Walc jest taką prominentną działaczką katolicką. Tak ona, jest. Ona nie jest taką, wiecie, no zwykłą, że tylko tam na mszę chodzi w niedzielę, tylko ona była tam jednym z takich filarów ruchu charyzmatycznego w kościele rzymskokatolickim. Przeżywała przeróżne uniesienia przy tłumach różnych innych zgromadzonych wiernych katolickich. Na pewno jest w bardzo dobrych stosunkach z biskupem Nyczem i z innymi hierarchami Kościoła rzymskokatolickiego w Warszawie. I zobaczcie analogia. Mówiliśmy, Polska znalazła się w ogniu oskarżeń po tym konflikcie, który wywołany został przez agenturę, która w dzień praktycznie poprzedzający wyzwolenie Auschwitz rozpętała tu burzę polsko-żydowską. Pytaliśmy się, gdzie będzie głos katolickich biskupów, drodzy katolicy. Czy doczekaliście się odsieczy ze strony katolickich biskupów w tej sprawie? A drodzy warszawiacy, czy biskup, chyba nawet arcybiskup Nycz, w jednym przynajmniej słowie potępił złodziejstwa dokonywane przez ratusz w Warszawie? Chyba trochę to dziwne, nie? No, mnie nie dziwi, bo ja już od dawna nie jestem katolikiem, ale katolikom taką zagadkę daję. Nie? To mamy, jeśli chodzi o Kościół katolicki, komentarz. Czy partia Ruch 11 listopada oddzieli koryto Kościoła rzymskiego od okradania państwa? Pyta Mariusz. Generalnie ja jestem zwolennikiem tego, żeby wszelkie związki wyznaniowe były niezależne od władzy. I w jedną i w drugą stronę to ma działać. Czyli realny podział, bo finansowanie związków wyznaniowych, zwłaszcza wpływowych, tak jak Kościół katolicki, z budżetu państwa w jakikolwiek sposób, tutaj no, chociaż przez tych kapelanów, tu miałem ostatnio też taką kontrowersję związaną ze szpitalem wojskowym w Lublinie, że powiedziałem, że akurat kapelan, i to wiem od związkowców, kilka tysięcy złotych miesięcznie otrzymuje. Ktoś mi napisał niemożliwe, bo jego kolega, kapelan, też tam to ma kilkaset. Tak, ale to jest wojskowy. To jest wojskowy. Tak, to jest wojskowy. Dadzą mu pułkownika i już ma parę tysięcy. I to jest, budzi, powiedzmy, różne komentarze, bo fizjoterapeuci, czyli młodzi ludzie, którzy potrafią postawić człowieka po kontuzji na nogi po kilku zabiegach. 1500 zł zarabiają. 1500 zł i muszą jeszcze na własny koszt sobie kolejne kursy organizować, żeby móc swój kunszt stale pielęgnować zawodowy, bo tutaj nie można spocząć na laurach. I ci młodzi ludzie uciekają z tego szpitala, czyli de facto za 1500 zł, no to powiedzmy sobie, żyć, że no po cholerę się starać. No. A tego typu profity są źle postrzegane i powiedzmy tak, że budzi to wiele takich chorych klimatów w miejscu pracy. Mało tego, no dzisiaj mamy taką sytuację, że w zasadzie jakoś tam konserwatywne jakieś tam rządy, tak bardziej lub mniej w Polsce są, ale proszę sobie wyobrazić sytuację taką, że gdyby Kościół katolicki był naprawdę konserwatywny, taki naprawdę, naprawdę na wszystkich obszarach, a wygrywa partia taka lewacka, a płaci.
jest uzależnienie. I może mniej płacić. To ja pytam. Albo więcej. Ja pytam, czy wyobrażają sobie Państwo taką sytuację, że wtedy sam Episkopat Polski powie, to my Państwu dziękujemy i nie bierzemy od Was forsy. Wartości czy łapówka. Tam się zamyka, robimy swoje, dziękujemy serdecznie. Nie wiem, wolałbym nie ryzykować takiego eksperymentu, bo mógłby być jednak zaskoczeniem dla wielu z Państwa. A z drugiej strony wywieranie presji politycznej partii politycznych, różnych ruchów ideowych w Polsce niejednokrotnie działających w polskim interesie narodowym na instytucję, którą traktują wielu Polaków jako taką fundamentalną dla naszego bytu świadomości narodowej, jedyną taką z tradycją, to może być samobójcze dla narodu. Bo jeszcze my tam możemy znieść, powiedzmy, jakieś takie fiki-miki papieża w Watykanie, bo tam nikt go nie widział i niektórzy uważają, że tam guzik nie jest papieża. Że tam to nie soli na ogon nasypać. Ale jeżeli to zadziała tutaj na odcinku lokalnym, że na przykład, co już jest ten wyłom, no, czy na lekcjach religii kwestie te kreacjonistyczne są poruszane? Szczerze wątpię, rozmawiałem z kilkoma uczniami w różnym wieku, dla nich tam się tam o tym nie gada w ogóle. Dlaczego? Ja pytam, jak w jednej szkole można na jednych lekcjach walić dzieciom do wiedzy ewolucjonizm, a na katechezie co? Kreacjonizm? To się tu się nie gada. O kreacjonizmie się nie gada. Zagadany bo o ewolucjonizmie temat. Się gada. Czy kto płaci, ten wymaga. To wystarczy zamknąć usta na jednym odcinku i potem będziecie mieli efekt bardzo prosty, że dzieci wyjdą ze szkoły tak ukształtowane, że potem tak, no... Efekt śnieżnej kuli. Skoro człowiek, ja słyszałem nieraz coś takiego i to ludzie tacy dobrze ubrani, pyskaci, stają przed kamerą i potrafią powiedzieć publicznie do milionów widzów, że człowiek jako taki jeden gatunek, zwierzęcy gatunek, albo my ludzie jesteśmy jednym z gatunków zwierząt, no. To już jest, powiedzmy, taka niska samoocena i wypowiadana publicznie. No to potem tak. Skoro to takie jedno z wielu zwierzątek, no to takie kocięta, które on tam sobie upleni, to też można tam, wiecie, do kibla spuścić, jak i karabin. To wszystko się nakręca jedną, drugą rzecz. A Kościół katolicki, jak będzie, jakikolwiek finansowany przez polityków, którzy mają doraźne interesy, którzy nie wiadomo, kto będzie rządził Polską, uzależnić religię finansowo od tych sukinsynów, to jest bardzo groźny eksperyment. Zresztą tarcia na tej linii, władza świecka i kościelna, to nie tylko w chrześcijaństwie, to już w Faraonie można sobie przeczytać, jak to... Takimi aluzjami to trzeba było się wtedy posługiwać, żeby Polacy książkę wzięli do ręki, ale to coś znaczyło. No a propos książek, jeśli na religii, na którą chodzi twoje dziecko, nic się nie mówi o stworzeniu, no to mamy taką właśnie pomoc na tropie stworzenia, taka bogato ilustrowana nasza publikacja. A jeśli ktoś chciałby pogłębić swoją wiedzę, no to tu już naukowe, to już taka cegła, wiecie, bez obrazków, ale z poważnymi artykułami z mniej więcej 10 lat naszej pracy w miesięczniku Idź Pod Prąd. Idź Pod Prąd, w sporze ewolucjonizm, kreacjonizm, to możecie sobie zamówić, żeby nadrobić ze swoimi dziećmi ten brak, którego i Kościół katolicki, i szkoła publiczna im nie dadzą. A wracając do tego rozdziału, przywołam tutaj taką dość bulwersującą sprawę, znaną chyba większości tych, którzy jedzą media, te głównego ścieku. Oto dawny szef CBA, dzisiaj minister, tam chyba koordynator od służb specjalnych, miał spotkanie, bo teraz wyganiają pisowców, żeby wyjechali poza Warszawę, no to on tam gdzieś pod Warszawę wyjechał, spotkał się z ludźmi i oczywiście TVN zrobiła taką ustawkę, że Wojtunika, jego wcześniejszego tam z tej służby szefa nawet, nie, wysłała tak w takiej koszulce z krótkimi, no tak przypadkowo, spacerowałem, że no patrzę, o Kamiński, wpadnę, co tam... Tak, wpadnę zobaczyć, co oni tam ciekawego mówią. No i tak wpadł, oczywiście wpadła też przez całkowity przypadek, to zobaczcie, jak tak mówią o stworzeniu, nie? Że takie coś się wspaniałego zrobiło, no to my mówimy kreator, a nie przypadek, nie?
A oni mówią, nie, samo się zrobiło. Przecież jeśli chodzi o tą umowę Wojtunika i TVN, to każdy głupi wie, że to była ustawka, nie? A zobaczcie, stosunkowo mało elementów jest w to zaangażowanych, ale już każdy widzi w tym inteligentny projekt. Oczywiście inteligencja o złych celach, tu i Wojtunik, i TVN, nie podejrzewamy o żadne dobre cele, ale jest to ewidentnie inteligentny projekt, że spotkanie z ministrem Kamińskim zostało w ten sposób zakłócone i próba była jego skompromitowania. Oczywiście w żaden sposób nie chcę tutaj, żeby zostało odniesione wrażenie, że w tym sporze pomiędzy tymi dwoma panami w najmniejszym stopniu staje po stronie Wojtunika, bo ewidentnie to, co robiła Platforma Obywatelska w tym okresie i później, i teraz, i wcześniej, no to są bardzo złe rzeczy, niektóre kryminogenne, ale bardzo jest tam ciekawe takie wejrzenie w mentalność pana ministra Kamińskiego, że dla niego budżet Kościoła katolickiego i budżet państwa to jedno. To jest ciekawe. Nie? Absolutnie przyznając mu rację moralną w tych sporach, w których on w ramach CBA tam ścigał różnych złych ludzi, to w jego umyśle budżet Kościoła katolickiego i budżet państwa polskiego to jest dokładnie ten sam portfel. Jaki dowód? No sprawdźcie sobie. On mówi tak. Wojtunik mi dawał pensję 130 tysięcy złotych, czyli wiecie, nie 1500 miesięcznie, nie? 130 tysięcy złotych, ja tego nie wziąłem i oddałem. No jak ktoś myśli, no oddałem, ty mi dajesz, no to ja ci oddałem, to gdzie te pieniądze masz? Gdzie są te pieniądze? No w twojej kieszeni, nie? No bo ja oddałem. A gdzie są te pieniądze, które Wojtunik dał Kamińskiemu? W Caritasie. W Caritasie, który przeznaczył je na sprowadzanie nachodźców korytarzami humanitarnymi. A dlatego polityka PiSu, budżet państwa polskiego, siłą zresztą wyciągnięty z podatnika polskiego, to jest to samo, co budżet Kościoła katolickiego, bo on mówi, dając na Caritas, czyli prywatną firmę, fundację Kościoła rzymskokatolickiego, on twierdzi, że on oddał państwu polskiemu te pieniądze. To jest skandal. To jest mentalny skandal. I to jest szef CBA, co ma złodziei łapać i wszystkie te łapówki. Czyli jak złodziej da na Caritas, to już oddał. To niewinny. Będzie miał jeszcze rozgrzeszenie pewnie też za to. Wielu ludzi głosowało na PiS, żeby właśnie nie przyjmować nachodźców, a teraz właśnie czy... Nie, to jest naprawdę... A, już dobra, stanę Marek w tym Kowalski. Momencie. Ja tu nie mam nic do powiedzenia. Uważam, że dla obu stron jest... Znaczy, ja powiem tak. Jedna i druga strona na tym korzysta. Tylko my na tym nie korzystamy. Bo my płacimy dwa razy. Tak. I to, co powiedziałem wcześniej. Po to narody mają religię, żeby było coś istniejącego obok prawa. Żeby były zasady, moralność, jakieś takie zrozumienie zasad funkcjonowania tego całego giberesu bez groźby mandatu czy więzienia, no bo państwo to ma więzienia, tutaj mówią nie kradnij, bo tam pójdziesz do piekła, albo tam coś tam, inne metody się, prawda, dyscyplinowania ludzi, do sumień się odwołuje, nie jesteś przecież zwierzęciem, to tak, prawda, ale jednym tak, drugim tak. Jak to się połączy, to mamy no to Bizancjum. Jest wersja optymistyczna, która zasady się nie spełnia. Że religia tak głęboko zmieni na dobre ludzi, że państwo nie będzie musiało fundować więzień. Mm-hmm. To tak się jakoś nie udało do tej pory. Boję, że to zadziała odwrotnie i niestety religia będzie musiała tak śpiewać, że powiedzmy sobie, będzie można pójść do więzienia za robienie dobrych rzeczy. No, powiedzmy tak. Za obstawanie przy tym, co kiedyś było dobre, a dzisiaj może być złe, bo nie ten wygrał wybory, co tak mówił kiedyś, tak? Przykład pani Gronkiewicz-Waltz i milczenia Kościoła rzymskokatolickiego w tej sprawie jest tego najlepszym, takim lokalnym warszawskim, jeśli o Warszawie można powiedzieć, że to jest coś lokalnego, nie wiem, czy się warszawiacy nie obruszą, ale lokalny przypadek. Państwo kontroluje Kościół katolicki, Kościół katolicki mówi tak, jak chce państwo. Niestety nie jest to tylko państwo polskie. Ale i w tym przypadku też mielibyśmy ale, tak jak Marian powiedział, bo państwo i Kościół powinny być niezależne. Nawzajem powinny siebie nieco szachować. Wtedy istnieje jakaś konkurencja.
A jeśli mamy jednolity twór, mamy jedną religię światową, jeden kościół światowy, to mamy ostatnią księgę Biblii, księgę Apokalipsy, zero wolności, tyranię religijną i tyranię państwową. Te eksperymenty religii państwowej były realizowane z kiepskim skutkiem. No przecież Rosja miała religię państwową, no to komunizm jakoś był religią państwową. I o ile tych carów, to można uważać jeszcze za wyznawców jakichś wartości tradycyjnych na dziwaczny sposób. No ale to jednak było państwo krzywdzące inne narody zupełnie bez potrzeby. Nawet własne też. Czy prawda, te protestanckie kościoły państwowe skandynawskie, czy enerdowski. No ilość aborcji, różnego zboczeń, skurwysyństwa i cwelostwa, ile tam nauprawiali, to rekord świata. Tam, gdzie to się nie zazębia, no to jakoś tam, powiedzmy, jeden drugiego trzyma w ryzach. No tego nie wolno połączyć, bo nic dobrego z tego nie wynika po prostu. Ten projekt Boga, żeby oddzielać państwo od władzy, władzę państwową od władzy kościelnej, udało się tak naprawdę zrealizować tylko w jednym liczącym się państwie, czyli w tym imperium biblijnym Stanów Zjednoczonych. To właśnie ci ojcowie założyciele, wiedząc, jak to w obie strony działa, na podstawie historii, powiedzieli: u nas kościoły się same rządzą, same finansują. Mogą krytykować władzę, ile chcą, ale nie tylko kościoły. Każdy Kowalski tamtejszy, nie, czy Nowak też może sobie krytykować władzę. Jest wolność słowa i tak dalej. Ale władzy wara od ingerowania w Kościół. A to, co robi dzisiaj Kościół katolicki na przykład w Chinach, to jest dogadywanie się z komunistami, że oni będą mianować biskupów w Kościele katolickim. No i to jest różnica, no. Ciekawe też powstają te filmy Bóg nie umarł, kolejne części, kiedy Amerykanie już widzą, że to zaczyna się powoli chwiać. Za Obamy weszło to w fazę, że państwo zaczęło już na bezczela kontrolować kościoły z jednej strony i zaczynać już finansować kościoły. Jeszcze nie kościoły wprost, ale organizacje, wiecie, kościół ma jakąś tam, powiedzmy, organizację tam rodzicielstwa świadomego i tak dalej, jakąś fundację czy stowarzyszenie, no to rząd mówi: a to my już wam dołożymy trochę pieniędzy, żebyście lepiej działali. No to co głupsi mówią, no to fajny pomysł, będziemy lepiej działali. Ale przychodzi następny prezydent i mówi: a my chcemy, żebyście jeszcze lepiej działali. A wiecie, jak to będzie, to lepiej? No to wykonywać, a jak nie, to zabierzemy kasę. Także to zobaczyli Amerykanie i między innymi też to było powodem takiego frontalnego zmiany zdań w kościołach protestanckich. Że wcześniej Obama tam dostał niewiele, ale jednak trochę, a teraz masowo chyba ponad 82% członków biblijnych kościołów amerykańskich głosowało na Trumpa i tak jak dzisiaj o 13 mówiliśmy, to właśnie przeważyło tę niewielką niestety różnicę, nie? Że mamy wspaniałe wzorce za oceanem. Amen. To jest właśnie chrześcijańska republika. Komentarz od Piotra Mirosa. Pan Nergal uniewinniony za zniewagę wobec komunistycznego orła, a pan Miernik za oblanie farbą komunistycznego pomnika siedzi w więzieniu. Wot, sprawiedliwość pisowska. No bo ten to Nergal, a ten Miernik, no. I każdemu według zasług. Podziękujcie prezydentowi Dudaszowi. Tyle w temacie Merit. Jeśli wyszło, że to Rosja puściła falę uchodźców islamskich na Europę, to czy Merkel też to wcześniej wiedziała, czy została w to wrobiona? Biedna pani Angela. Nie została wrobiona, bo ona się do partii komunistycznej zgłosiła na ochotnika. To tak można by skończyć. A dalej to tylko rozwinę. No mówienie, że szef państwa mający służby specjalne, widzący milionowe fale nachodźców, nie wie, o co chodzi, skąd oni pochodzą, no to jest kpina. Wiedziała doskonale, papież Franciszek też wiedział, ale nie powiedział. No po prostu to są wrogowie cywilizacji wolnego świata. To nie przypadek, widać projekt. Jeszcze dwa Putin, komentarze. Putin, Merkel, Franciszek, to jest jedna szajka. Tylko niestety to się jeszcze ludziom w głowie nie mieści. Ale kolejne odsłony rzeczywistości. Coraz więcej robią. My tę tezę głosimy od początku. A no, mam nadzieję, że teraz coraz więcej ludzi też to widzi. Jeszcze dwa komentarze odnośnie programu o 13. Kamil. Renta wynosi po odliczeniu podatku 745 zł dla osoby z pierwszą grupą niepełnosprawności. I kogo oni chcą oszukać? Taki komentarz i James. Polska ma socjalistyczne władze, które najlepiej wiedzą, ile dać na dziecko, ile na wyprawkę szkolną, ile emeryt może wydać na leki. Czekamy już, jak zaczną wydawać porcje mięsa, ziemniaki, papierosy lub alkohol. Déjà vu. Przecież tak już było.
Hashtag petycja smoleńska do Trumpa. I jako taką ciekawostkę, proszę sobie sięgnąć do wcześniejszych przemyśleń pana Morawieckiego ojca, jego program polityczny z czasów takiego mniej nagłaśnianego w jego życiorysie. No to tak było. To władza wiedziała lepiej, co komu ile. Czyli ojciec synowi powiedział i... To jest komunista. Określony klimat zwariowany. Domowy. Tak, tak. Zwariowany komunista. Nic dziwnego, że on takie socjalistyczne brewerie będzie jeden po drugim tu w Polsce wprowadzał. To na nic innego nie można liczyć. Smuci tylko, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości nie widzą tak naprawdę, jakie są straszne skutki socjalizmu. Spora część z nich tak przeszła z epoki Gierka i tak nie wiedzą, co się trochę stało. I teraz PiS jest taką partią, która mniej więcej podobna jest w tym, co mówi, co za Gierka się słyszało. Zmarnowaliśmy te 30 lat, żeby pokazać Polakom, że socjalizm to jest trucizna, to jest śmierć narodu w ciągu 2-3 pokoleń najdalej. To było nieuniknione w myśle, bo o ile w Wielkiej Brytanii za Margaret Thatcher, no to za tymi, powiedzmy, likwidacją tych gałęzi przemysłu, które były nierentowne, tak, co poszło? Obniżka podatków, czyli ci wszyscy fachowcy z kopalni pozakładali jakieś własne firmy, biznesy, mieli gdzie żyć. A u nas jak zamykali kopalnie... Dali każdemu 50 tysięcy, kupił sobie Renault Megane i dalej był dziadem. I zasiłku, kilkaset złotych przez chwilkę, a potem ci ludzie stoczyli się, nie mieli co ze sobą zrobić, bo jak zakładał firmę, tylko ZUS-em tam rozpieprzyli i nie było o czym gadać. Także to był zupełnie inny mechanizm. I w Polsce to zadziałało, że ludzie zaczęli uciekać. Jak za komuny to było tak, że otwierali jakieś biznesiki prywatne. Znałem takiego tam przez dziesiątą wodę po 50. kisielu sąsiada, jakiegoś tam dyrektora departamentu w ministerstwie, no nie wiem jakim, to już takie lata 80., tam takie firmy polonijne kręcili. On mieszkał gdzieś tam w takiej, jak na dzisiejsze warunki, skromnej willi, ale blisko gdzieś tam okolice tam Sejmu. Domek niewielki, ale w dobrym położeniu. I on tam w piwnicy miał jakiegoś pracownika, on tam mieszał jakieś tam z gąsiora do gąsiora perfumy takie, wiecie, się sprzedawało w te firmy polonijne. Tak. Dyrektor departamentu takiej piwnicy taki miał, wiecie, dzisiaj to by nikt się by tym nie interesował, nic nie zarobił. I to było oparcie takie, że wiecie, lepiej na prywatnym zarobić, bo tam urząd to urząd, tam się ma pełny dziś pewny jest, byt, jutro ale nie prawdziwe ma. Pieniążki na tym klepaniu przysłowiowych krawatów się zarabiało, czy tam guzików. Dzisiaj to jest, bo potem się okazało, że lepiej spieprzać na urząd, bo to i urlop, i trzynastka, i tam prezenty na gwiazdkę, i zwolnionko lekarskie, no iść na zwolnienie, jak jesteś rolnikiem. Krowę trzeba dać żreć codziennie. No. Się nie interesuje, czy masz gorączkę. I to była ucieczka na początku lat 90. na jakiekolwiek fuchy. I wszyscy partyjniacy ze wszystkich partii, no nasi koledzy z UPR-u, to ja w Lublinie długa lista, co urzędnikami zostali, i jakoś im ręce nie pousychały jeszcze. A wszyscy chcieli walczyć z korytem. No właśnie, walczyli z socjalizmem. Poszli tam, no i to się nadeło, no to muszą mieć co robić, no to jeden będzie dawał 300 zł pieczątkę, drugi będzie odbierał 50 pieczątkę. Ci ludzie muszą z czego i żyć, będą musieli takie przepisy, które powodują, że urzędnik jest potrzebny. No to jest niestety rak. To jest taka choroba właśnie nowotworowa państwa. Aż to umrze pod ciężarem własnego nowotworu i trzeba zaczynać od nowa. To jest bardzo ryzykowne, jak przywódca partyjny, który sprawuje władzę, powie tak, likwidujemy 5 resortów. I wszyscy, job, waszu mać, paszą won. No co, oni będą w piwnicy perfumki nalewać? Nie. Zmienił sobie prezesa partii. Albo partię. A tak jak pan i teraz wczoraj, Platforma wchodzi do PiSu i się zmieniają partię. To codziennie o tym mówimy. Już się zmienili, bo już mają prezesa przecież Morawiecki. Nie pójdą z Gronkiewicz z Chetyną do więzienia, wolą do Kaczyńskiego do rządu. Kiedyś były takie okrzyki PO, PiS jedno zło. PiS PO niestety, jedno zło, ale niestety. Niestety to, co wyprawia Duda, Kaczyński i Morawiecki teraz, po tym zamachu pałacowym w grudniu, zresztą zobacz, Solidarność też z tym grudniem jakoś, nie, ma jakiś związek, coś 13 grudnia i tak dalej, to zobaczcie, nie kot obalił rząd Prawa i Sprawiedliwości, tylko Jarosław Kaczyński z Dudą. To oni są autorami tej zdrady narodowej. Oni obalili rząd PiSu. Tak jak pan wczoraj mówił, w programie Odpowiadają, tak naprawdę nie wiadomo, ile mamy czasu, bo w końcu Bóg może się po prostu zdenerwować na Polskę, także... No na razie jeszcze naprawdę okazuje
bardzo wielką cierpliwość i błogosławieństwo Polakom. Widać, że jeszcze no, widzi tu wielu ludzi, którzy czekają na prawdę o Jezusie Chrystusie. Tak oceniam to, że jeszcze Bóg Polski nie pozamiatał. Że jest czas na ruch 11 listopada, na telewizję, Idź Pod Prąd, no i na mega kościół. Tak jak też mówiliśmy na początku programu dzisiaj, dobre wiadomości o naszej petycji powiedział zarówno Onet, na głównej stronie jest artykuł o naszej petycji, a także New American, to jest gazeta John Birch Society. Gorąco polecamy artykuł Artura Thompsona już wkrótce z polskimi napisami. Myślę, że też omówimy w programie szerzej ten artykuł. I czekamy. Ja tak patrzę, który z dziennikarzy prawicowych się wyłamie z tej zmowy milczenia, bo jest tam paru, no przecież redaktor Rachoń, no człowiek, który na pewno wie, jak jest, który jest poinformowany, taki z tej młodszej kadry, redaktor Jankowski w Radiu Wnet, czy w Telewizji Republika. Redaktor Skowroński również. Skowroński też niby niezależny, o Chinach tam mówi, zaprasza różnych lobbystów chińskich, takich, owakich i tak dalej, a prawdy o tym, że Polacy chcą pomocy od prezydenta Stanów Zjednoczonych, by nie powiedział. Aż mi się to w głowie nie mieści. Niestety, czy redaktor Ewa Stankiewicz? No, także... Czy oni będą mogli zachować milczenie? Jak później będą patrzeć w lustro? No. Że warto też zaczepiać ich na Twitterze. Wiem, że już to patrzmy, robicie. Co się będzie zadawajcie działo? Który z nich pęknie pierwszy? Wszyscy wszystko wiedzą. Tylko dzisiaj niestety polska inteligencja została sprowadzona już do czasów Gierka. Ja sobie przypominam te filmy Wodzirej, Amator, prawda, te barwy ochrony. Ja to przypominam sobie. Ja wiem, że ci wszyscy ludzie dzisiaj są w tej sytuacji. I przypuszczam, że ani jeden z nich nie ma komfortu psychicznego. Wszyscy gryzą się z tym zagadnieniem. Tylko teraz to trzeba przegryźć w sobie, no bo wyskoczy z tym, no to mu jakiś Kurski podziękuje za pracę. A Sakiewicz. Wiecie dobrze, wróciliśmy do czasów Gierka, jeśli chodzi o sytuację polskiej inteligencji. Ja im współczuję, naprawdę. To jest straszna sytuacja. Bo jak człowiekowi rękę obetną, to za dwa dni tam już nie boli. Ale jak się z tym żyje, to ten ciężar trzeba nieść codziennie. Coraz jest trudniej. Ja liczę na to, że... Że te mury runą w końcu, runą, bo w zakłamaniu nie można żyć dłużej. Ja apeluję do wszystkich publicystów prawicowych. Przecież my nie chcemy, żebyście nas tutaj całowali w rękę i wszędzie. To nie jest nasza inicjatywa, która nam tutaj order, czyli tam rentę przysporzy, czy 300 zł na blok rysunkowy i kredki. Ja tego nie chcę i nie potrzebuję. Ale nie udawajcie, że nie ma problemu, bo to nie było rozkazu prezesów. Bo w tym momencie przemilczacie być może jedną z niewielu chwil w historii Polski, gdy Stany Zjednoczone i Rosja wystawiły naprzeciw siebie czołgi. Tak jest. I zdecydujcie się. Czy to was nie obchodzi i jecie barszcz, bo jeszcze wam się na łeb nie sypie gruz? Jemy barszczyk, tak? A ciocia przyniesie ciasteczka? Czy się decydujecie stanąć tu albo tu? Bo to jedzenie barszczu i czekaj na ciasteczka, to was ustawia w ruskim szeregu. Amen. Jesteśmy takim wyrzutem sumienia, ale takim pozytywnym wyrzutem sumienia dla wszystkich prawicowych redakcji. My pokazujemy standard, my pokazujemy wzorzec, jak może być, jak można mówić do Polaków, jak można mówić prawdę o Bogu. I teraz komu w duszy gra? Tęsknota do prawdy, tęsknota do wolności, tęsknota do prawdziwego Boga, to on stanie po tej samej stronie, ja jestem spokojny. Jedynie tylko mam takie słowo, nie wiem czy pociechy, ale kiedy myślicie o swoim utrzymaniu, nie, bo powiecie coś o Chojeckim, Kowalskim, ruchu 11 listopada, czy tej petycji Trumpa, wyrzucą was z roboty, czyli jaki jest strach? No nie będę miał utrzymania, nie będę miał pieniędzy. To pomyślcie, czy nie traktujecie swojego pracodawcy, niech to będzie Sakiewicz, czy Kurski, czy inny, jak Boga. Tak, bo wy swoje utrzymanie wiążecie ze swoją pracą, ze swoim pracodawcą. Czy będziecie jemu tam spolegliwi, czy nie. A podstawowa modlitwa, którą nawet jeśli jesteście katolikami, powinniście jakoś coś znać. Pamiętacie? Coś chleba? O chlebie było. Chleba naszego. Ale do kogo? Towarzyszu Sakiewiczu, chleba i kawioru powszedniego daj nam dzisiaj. Tak się modlicie w waszym kościele? No, to róbcie tak, jak się modlicie.
Chyba, że jesteście zwykłymi obłudnikami. A to wtedy się w ogóle nie módlcie, bo to wstyd. Jest właśnie pytanie. Może do księdza Rydzyka uderzyć z linkiem do petycji, pyta Tomasz. Proszę bardzo. Kto ma dojście, niech zainteresuje. Na Twitterze też można linkować przy postach z Radia Maryja, telewizji Trwam i tak dalej. Ja ostatnio taką konkluzję, oglądając kolejny film telewizji Trwam, oczywiście protestancki, amerykański, biblijny. Pastor był tak księdzem. Myślałem, że no mimo wszystko w porównaniu z księdzem Tadeuszem Rydzykiem, ja jeszcze robię dużo za mało, jeśli chodzi o popularyzowanie protestanckiego, amerykańskiego, biblijnego chrześcijaństwa. Dziękujemy, księże Tadeuszu. Naprawdę dobra robota. Te fajne filmy. Motywacje. Mam nadzieję, że kiedyś przeskoczymy, ale to jeszcze daleka chyba droga, choć w ręku Boga jest to wszystko. Znam jeszcze to naprawdę, naprawdę po tej rozmowie, którą miałem z księdzem Tadeuszem w Norymberdze, wiele, wiele lat temu on miał takie marzenie, żeby przybliżyć Polakom prawdę o Jezusie za pomocą chrześcijańskich mediów, wtedy wymieniał właśnie radio, bo to jeszcze był, wiecie, o telewizji to nikt nie marzył, nie? I pomimo tego, co on tam robi, że część tego, tych fałszywych różnych zabobonów, kultów katolickich on tam też Polakom jakoś daje, to zrobił ogromną robotę, żeby pokazać, jak wygląda życie chrześcijańskiego społeczeństwa. Właśnie poprzez te protestanckie filmy, które codziennie w telewizji Trwam puszcza. Wkrótce też planujemy na naszej stronie Mega Kościoła taką całą listę polecanych filmów, także... Księdza Tadeusza. Będziecie mogli sobie to 70% to ksiądz Tadeusz Rydzyk tam będzie na naszej liście występował. Jeszcze komentarz wstawiacie. Prośba o podpisanie petycji w komentarzach na zagranicznych kanałach politycznych, jakie subskrybujecie. Trzeba uświadamiać świat i prosić o pomoc. Także to jest taki apel od naszego widza, też dostałam informację od Iwana Belostenko, że jest wydarzenie na Facebooku specjalnie dla zagranicznych, znajomych zagranicznych mediów. Na Make Poland Great Again znajdziecie wydarzenie na Facebooku o podpisywanie petycji. Tam jest wszystko w języku angielskim, więc śmiało można brać udział w tym wydarzeniu, zapraszać anglojęzycznych znajomych. Jedziemy. Apel, jedziemy. Jutro my się też więcej. Aha. O godzinie 13 będziemy mówić, jak Bóg nas zaskoczył. Wspaniale. Dziękujemy Wam, że dzisiaj byliście z nami. Pamiętajcie o dwóch artykułach na New American oraz onet.pl. Jesteśmy na stronie głównej. Komentujcie, niech się niesie. A ze mną w studio oczywiście Marian Kowalski. Dziękuję, do zobaczenia. Pastor Paweł Ochojecki. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. We'll be right back.
kto je orał, kto je zasiał. Nie pamięta nikt, skrzypią martwe świerki. To drewniany płacz. Świat się kończy w okolikach, dalej tylko las. Druty na granicy dzielą nacje dwie. Dzieli ściana nienawiści i przeraża mnie. Sam jest taki płytki, gdzie beniowy brzeg dzieli ludzi, dzieli myśli. Strasznie jego gniew. To właśnie sam, to właśnie sam, to właśnie sam, to właśnie moje Bieszczady. To właśnie sam, to właśnie sam, to właśnie sam, to właśnie sam.